Boże, co to za... Co on tu robi? O! Matko bosko, co ty tu tniesz w ogóle? Co ty tu robisz? Ja? No że co? Wiatę, żebym płacił tu nasze. Kurde, ale jak tu wiatę płaciłeś całą? No co ty? Nie widzisz? Było inne. Ty, ja się na całym skanę nie przywitałem w ogóle, bo już nagrywam, nie? No. Więc dzień dobry wszystkim w ogóle. Jest z nami Krzysztof i widzowie Siemano. Z YouTube'a też. Są, zaraz się pokażą, bo tutaj YouTube tak trochę działa dziwnie. O matko. No płacił całą wiatę, patrzcie. No że płacił wszystko. Ale jak to składał, metalowe to, że przyjechali, że zabrali, no i poszło, nie? No ta. W sumie... No dobra, i tak ogólnie mieliśmy to robić, ale nie wiedziałem, że będziemy to rżnąć wszystko, nie? No ale dobra, skoro tak, to... ja musiałem się do roboty wziąć, bo ty byś... To się nigdy nie wziął, no co? Słuchaj, o robocie nic nie gada, będzie się robotę, będę miał to bardzo dużą, bo dzisiaj będziemy robić żniwo listko ogólnie, także sporo się będzie działo, ale za chwilkę zanim tego przejdziemy, to jeszcze chcę wam pokazać, co się dzieje z silosem, bo tam też trochę roboty się dzieje. W ogóle tak, ja powiem psy mamy tam, właściwie psa psy mamy jednego. Psy mamy tu jednego, czekaj, jednego. Czekaj, żarcie się skończyło dla naszych kociaków. Dobrze, musisz karmić. Jak nie będziesz karmił, nie? To patrz, w tej klatce wylądujesz jeszcze, oddam uważaj kota, sobie. W dobre ręce. Więc słuchajcie, no taka sprawa jest, że wiatr rozebraliśmy, bo ponieważ tu stały duże maszyny, a nam duże maszyny już to nie wiadomo, bo mamy za duże maszyny, żeby tu się zmieściły, ewentualnie masz jakiś ciągnik, ale to bez sensu taki duży obszar trzymać na to, nie? Więc zrobimy sobie to po prostu takie nasze coś innego, zobaczcie co dokładnie. A w tym czasie też powstaje sobie silos, tamten drugi, nie? Także to, co w sumie poszło, git i trochę się miejsca robi. Także przejdźmy jeszcze do silosu. Praca jeszcze ogólnie czeka na wywóz, co będzie niedługo. Wszystko z tego odcinka będzie. No i tak to wygląda. Elegancko już zalana posadzka, że tak powiem, tak na równo. Gdzie to jest? O, tu jesteś. Tu jest. No. Tu jeszcze już tam, już można potem chodzić, także w porządku. Betniara jest, jakieś tam jeszcze... cegówki zostały, się tam wrzucali. Podnosisz ten? Nie. A ty widziałeś tak, jak to podnosisz? Nie, u mnie stoi w miejscu. Nie, to podniosłeś normalnie. A, okej. Okay. U mnie to w miejscu stoi. Łapciu, worek z cementem. Dobra. No, więc zostało nam tylko wymurować właściwie ściany i elegancki silos będzie jak ta lala, nie? Też się schował potem tą betniarę i tak dalej. Wiadomo. Dobra, to co? Słuchajcie, jest fajna akcja, bo w końcu żniwa. Pierwsze żniwa ruszamy na przepał naszego Deutscha. To jest to, Krzychu? W sumie na razie no. Ty możesz w sumie ruszyć sobie potem. Ja sobie tylko poszczepiam, a ty możesz jechać tam sobie wapnować, to nie? No, a gdzie stoi ten? Co? Wapniarka? Ciągnik? Tak. Nie, 16. 16? No to będziesz sobie jechał w silosie, nie? W silosie? Tak, dobra. Jest, jest. No. Dobra. Fajna muzyka, dobra, trudno, siadamy sobie. Słuchajcie, w końcu odpalamy maszynę, w końcu siadamy do naszego nieszczęsnego, właściwie szczęsnego, bo szczęsny to znacie szczęsnego. No. Bo jesteś podobny do szczęsnego, nie? No trochę jestem. Czekajcie, bo teraz sobie już nic nie widzę. 70 dam? O, może być, dobra. Siadamy sobie do Deutscha, w końcu pierwszy raz będziemy jego tutaj używać. Podczepisz mi tam headerek jeszcze? Z WZ w sensie? Mogłoby już... skoczyć z 16 na szybkiego. No, to no. Dawaj. Jeszcze dawaj. O, czekaj, jeszcze troszkę. Jeszcze. Jeszcze. Stój. Czekaj, jeszcze kable łapię. O! Dobra. Dobra, Dankę, dzięki się. To ja w sumie jadę, bo Krzysiek dzisiaj ma tak bardzo mało roboty. Też w sumie szukaliśmy na niego pracy, żeby jakkolwiek w ogóle była tutaj. Ale wyszło tak, że ostatecznie jednak Krzysiek będzie robił tylko wapno. Także z tym się nie śpiesz, tam spokojnie, tam sobie herbatę pij. A my ruszamy w końcu w pierwsze żniwa. I to są właśnie żniwa jęczmienne. To mam też kawałek pola do skoszenia, ale to z tym zajmiemy się innym razem. Albo gdzieś na poza odcinkiem. Chcę dzisiaj ruszyć na fajny kawałeczek, tamten duży właśnie. Bo tam myślę, że będzie na pewno ciekawiej. I na przykład będziemy widzieć Krzycha, bo Krzycha tam będzie w okolicy. Także super. No i co? Kurczę, no dużo zmian się szykuje ogólnie. Mamy teraz też problem, bo szukamy ciągle prasy i prawdopodobnie, ale niestety siądzie na tą prasę... powiem to szczerze, tak. Brakuje modów. Brakuje modów na średnie maszyny. I mamy prasy albo same jakieś nówki na 125, 150, 180, albo same takie w miarę polskie na sowieckie piątki, nie? Nie ma żadnej takiej fajnej polskiej w miarę prasy, którą spotyka się na polskich gospodarstwach właśnie, na 150, nie? Jest albo duże, albo małe. Nie ma w ogóle nic średniego. I to mnie bardzo, no bardzo na tym ubolewam akurat, nie? A teraz to jest pusto, nie? Kurde, to musimy jakieś drzewo posadzić. Mega pusto.
Dlatego właśnie, no jak mówię, mega ubolewam, ale niestety nie poradzę za bardzo w tej sytuacji, w której jestem. Dlatego też zostaje nam nic innego, jak po prostu wziąć prasę, która nie jest polska, jest bardzo zagraniczna, ale jest dalej, nie jest taka mega nowa. No i dzięki temu pasuje na nasze gospodarstwo i będzie ta prasa nam jako, no przez bardzo, bardzo długi czas, dlatego to jest tak ważny wybór. Ale prasa będzie dopiero w kolejnym odcinku w przyszłym, bo póki co jeszcze mamy piątkę kredyt do spłaty, więc myślę, że dzisiaj tym się ogarniemy. A jak nie, to gdzie to jest ten? Po której stronie się header, jak tutaj o, akurat tutaj. Stanie u sąsiada na łące. No to myślę, że się nie obrazi. O, i dzisiaj tu działamy całe pole kładziemy, nie? Także trochę będzie to do roboty jednak. Okej. Okay. Już tutaj wychodzę. Zmieści mi się to się w ogóle? Oj, kurde, chyba to źle stanąłem. Jednak chyba troszkę jeszcze podjadę, wiecie? Trochę podjadę, bo to nie będę miał miejsca za bardzo. Jak się z tym złamać. Dobra. Teraz fajnie. No, więc takie fajne pole tylko nam dzisiaj przypadło na to. Chciałem tam, może myślałem tam tym innym, ale jednak wybrałem to, bo jest większe, jest taki kawałek dosyć duży, fajny i będzie też ciekawiej na pewno. Także spoczko. Dobra. Okej. Okay. Teraz tylko to jakoś się fajnie złamać. No, więc w kolejnym odcinku zobaczcie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że już nie pisać. Chociaż nie, w sumie jak to oglądacie, to już. O, nie, no, jak oglądacie, też tego nie widzicie, dobra. Więc nie piszcie na temat prasy tamtej, że chcecie kupić, bo już czas minął, że tak powiem, nie? Na to wszystko. Jak to oglądacie, to już czas minął. Więc zobaczcie, komentarze już nie będą miały za bardzo sensu wtedy. Więc to proszę już nie pisać, bo wiem, że będzie sporo się komentarzy pojawi odnośnie tego. Co zrobiłeś? Nieważne, co zrobiłem. Coś kupiłeś. A, wapno kupiłeś. No dobra. No właśnie. No dobra, było wapno kupione. Ty, ja tu. Jak to zrobione? Nie wiem, czy na sieczkę robię, czy na ten. Kable jeszcze łapię. To jest teraz sieczka, czy co jest zrobione? Bo już kurczę, bliska zgłupiałem chyba. Chyba teraz jest na słomę, nie? Jeszcze nawet nie mam pojęcia. Dobra, zaraz zobaczymy. Odpalamy sobie maszynę. Okej. Okay. Zaraz się tutaj wpierdzielimy i zobaczymy, co tu będzie. Na sieczkę leci, aha, dobra. Czyli tu musi na słomę złapać. No bo teraz na słomę trochę będzie brakować, więc musimy sobie o to zadbać, że słoma jednak była. Jakieś motowidełkę sobie podniesiemy może? O ile się da? O ile się da? Da się, tylko jakoś tak nie mrawo dojdzie. Ty! Nie zgadniesz, ile na godzinkę leci ten kombajnik. 15. Ta! 5! Ja mam kabel i podnoszony, czy co nie? No bo bym nie ruszył w ogóle. Ale w sumie nawet tak dosyć, można powiedzieć, realistycznie, nie? 5 na godzinę. Ja myślałem, że on szybciej będzie jeździł. Panie kochany. Sraka z tego plusa i tyle? Jaka sraka? A, internet. No to wiadomo, że tak. Ty, ja nie wiem, co to jest. Pierwsza sieczka nie połączona, więc nie powinna w sumie tyle mocy pobierać. Może pod górkę tak ma strasznie ciężko wjechać. Ile hydrometrów? No 6 metrów będzie miał, nie? Także to akurat fajnie się złożyło. Zaraz będziemy tutaj widzieć Krzycha. I w ogóle właśnie, czy widzicie, ale to jest nasza nowa łąka po tej stronie. Cały ten kawałek jest teraz już oficjalnie nasz. Więc super sprawa. Będziemy też pewnie niedługo kosić i będziemy robić też sianokosy, więc i prasą potestujemy sobie na pewno. Prasą potestujemy sobie na pewno bardzo mocno. Ej, w sumie teraz możemy zrobić sianokosy, bo zobaczymy czerwiec, mamy tylko do koszenia te dwa pola. A poza tym już możemy robić normalnie sianokosy, nie? Więc czemu by się właśnie w to nie wrąbać? Dobra. Ty bez kitu, jakoś tak wolno jeździ ten kombajn. Nie wiem, czy to może nie jest wina headeru, że tak jest wolno ustawiony? Wiecie co, ja coś sprawdzę, bo mnie to ciekawi, czemu tak wolno chodzi. Zwykle się kupię coś nowego tarczy po to, żeby to jeździło. To nie zdycha. Dobra, damy sobie tak na 12 może? Wiecie, ja tak nie lubię tego tak robić, ale jestem po prostu ciekaw, czy to ma jakiś wpływ, wiecie? Mam tak nadzieję, że nie ma tego wpływu za bardzo. Ale zobaczymy za chwilkę. Siemka Brianek, witam serdecznie wszystkich. Dobra, zaraz sobie oblukamy. Patrzę, w ogóle się nagrywa, ale nagrywa. Oj, Krzychu, daj tutaj do pieca elegancko. A jak? Jest dawane. Ty, no normalnie teraz jest 12. Ja nie wiem, chyba pod górkę ciężko. A to nie pasuje teraz większy na 12. Dobra, to nam będzie oddawać ten czas, który żeśmy stracili pod górkę. Tak sobie zrobimy trochę.
No, ogólnie to cała, cały jęczmień jak zwykle idzie nam na kurki tylko i wyłącznie. Co tam zostanie, to zostanie, ale chyba w sumie nie tam nam zostało. Bo dosyć sporo, nie? Tego jęczmienia zostało z tamtego roku jeszcze. Tam ponad dychać na pewno. Tak byśmy mógł zobaczyć w silosach ile jest. W silosach mam sprawdzić ile jest czego? Jęczmienia. Jęczmienia mamy 14 396 litrów. No to tam można spokojnie by było sprzedać, nie? Można, oczywiście. Tylko za bardzo żniwa, teraz nie bardzo, nie? Ale, no, no takie, nie. Tak by się spokojnie z jedną przyczepę, taką 18 możemy sprzedać, nie? Mhm. Wiesz co, ja mam teraz problem, bo nie wiem, czy tu się wysypie tak teraz. Może zrobię, o, wiem jak się wysypie, tam będzie miejsce fajne, bo tam sobie przejdziemy przez sąsiada, nie? Spoko. Jakby co, więc ja sobie to zrobię poprzeczniaka. W tę stronę. Siemanko Bartosz, witam serdecznie. Tak? On jest taki wam co czas, 12? Okej. Okay. Spoko. Spoko, że ten, że zostawię sobie, to będzie na pewno mi trochę łatwiej. No, więc kurczę wam powiem, że no tak szczerze, to się trochę nawet jaram tymi żniwami. Wiecie co, można sobie tak, co zmienimy tego powika. O, albo nawet tak o, damy sobie. Bo... no byłem mega ciekaw właśnie, jak już będzie to działa na kolej nam ten kombajnik. I w końcu ruszamy nim. Tu ludzie macie konkretny spoiler odnośnie tego kombajnu na YouTubie, szczególnie macie spoiler. Ale już w krzaki włazi. Ponieważ ten kombajn dopiero zobaczycie no w tym odcinku, nie? Czy w tym następnym jakby nie było. A teraz jak tam gram, to mamy 28 maja, nie? Także troszeczkę jesteście lekutko do tyłu. Dobra, to gówno widać, muszę jechać tak. Ja taką grzywę tu zostawiam? Aha, to nieźle. Ty, już jest full. Dobra, na tym nic nie widać. 40. Ty, no ja jak berety. Dobra. To zaraz to zrobimy tak. Wysypiemy się tu, nie? Nie ma co. Skoro szybko na chatę, to jest akurat niedaleko. A co, już masz pełny ten? Tak, już jest full, no. A i tak tam jest sporo, przecież tak zbiornika, nie? Ale przeczytałbyś... A ile wchodzi do zbiornika? Nie mam pojęcia, zapomniałem. 6 ton? 6 z hakiem? Jakoś tak. Okej. Okay. Znaczy, jest sobie sporo akurat, nie? Bo to jest takie typowe żarcie dla kurek, nie? No. Okej. Okay. Ale przeczytałbyś może co pisze od 5 minut? A co piszesz od 5 minut? Jak wysłałeś donate'a paysafe cardem, to on nie dojdzie, wiesz? W sensie dojdzie na stronie, nie wyświetli się na czacie. Więc jak ktoś to przepraszał. Serdecznie, ale nie potrafię tego rozwiązać, czyli wiecie może, kiedy save? Na setny odcinek. Jak wiecie może ludzie, jak to ogarnąć, to bardzo bym poprosił, bo ja jestem po prostu głupi w tym temacie i nie mam pojęcia, nie? Muzyka ze sobą rozwinimy. O, okej. Okay. Nie PS tego kartą? To nie wiem co jest, wiesz co, po odcinku sprawdzę, okej? Okay? Bo nie mam pojęcia, czemu tak jest, a wszystko jest włączone, więc powinno być wszystko git. Dobra. Ty, ta przyczepa jest taka sama jak zasłabka, czaisz? Znaczy jak metalteczka. Spoko. Jakim cudem ta jedna ma dychę, a ta ma 18? Lepsza blacha. Ej, no serio ludzie, wiesz, to są bliźniaki, nie? Zobaczcie. To jest jedna i druga taka sama, nie? W sensie... no nie wiem, co autorzy... tutaj ogarnęli, ale... Skoro tak, to tak, niech będzie. Jezu, jak to w ogóle wygląda ten syf przy gospie. Tutaj z pociągiem całym jeżdżę. Zmieścimy się na dwa zestawy. O, dwa tak, tylko że jak się zmieścię tu jeszcze tym ciągnikiem, to będzie dobrze. Oj, chyba pójdzie, dobra. Jaką kierek? G29 oczywiście. My tego moda na manualnym wysypaniu mamy włączone, nie? Bo nam chyba nie działa na multiku. Tak, tak, no dobra. Okej, okay, więc oczywiście się zatrzymałem. Robię sobie żniwa. Okej, okay, no jak skończysz najwyżej tam już to polo ogarniesz, to będziesz mi podjeżdżał gdzieś najwyżej, nie? Bo już tak nie ma co robić za bardzo. Niestety, ale tu nam się trochę skończyło. Coś do roboty. O kurde. Coś strzeliło. Ja chyba ten rur urwałem, bo coś zahaczyło drzewo, aż strzeliło. Słuchaj. Ja serio takie strzelanie, nie? Ta, żniwa w pełno, no. Na pełne żniwa lecą. Ty, ale patrzcie w ogóle jak to zawsze się trafi, nie? Myślałem, że kupić taki kombajn, który będzie naprawdę takim koksem totalnym. A się okazało, że to wolno jeździ.
I patrzcie, macie wszystko spoko, parametry, cyk, fuchnie. A nagle się okazuje, no ale wolno jeździ. No patrzcie, 5 pod górkę, nie? Jasne, jak to byłby bizon, czy tam 3. Ty no 3 pod górkę, Krzysiu. Nie wiem. On nie ma tak, że trzeba do niego jakiś specjalny header, bo to jest header ten oryginalny, od Starlinera. Czy Toplinera? Nie wiem. Toplinera, bo Starliner to jest chyba co innego. No patrz, 12 godziny leci. To duży header? Jak duży header? Przecież taki był w kombinacjach do niego. Poczekaj, aż teraz sprawdzę, bo już teraz się zgubiałem. Zaraz, sekundka. No wchodzi sobie tutaj, do niego. Gdzie on jest? Kombinacja. No ten mam. W posiadaniu jeden. On ma na specjalu? Co ma na specjalu? Headery może mówisz? Jak ja kupiłem zły header, to ja sobie normalnie ten. 4 i 2! Mamy 6-metrowy header akurat. Więc u mnie, nie wiem jak wy, ale u mnie tak to działa. Ty, ja się może zgłoszę do rynku, żeby on to poprawił, co? Mhm. Bo trochę Lipton jest, powiem ci tak szczerze. Że to tak... Ciekawe, że kolejanko zbudował gardło, nie? No to nie od tego, właśnie widzę, że nie od tego, ale... No jaki byłby sens przecież z klasa 5,5 na 4,2, do ćwara, nie? No trochę średni sens by był. No, ale fejkę zrobiłem, teraz to jest fejka, fuck upa, nie? Dobra, ogarniemy, ogarniemy. Zobaczcie, on dobrze idzie nawet. Przystosuję się pod to, co trzeba i będzie jak nówka, zobaczycie. Może to kajanku się zgodzi to poprawić. Drucenie nie wyszło? A to nie drucenie, wiesz, bo jak kliknąłem kombinację i wyskoczyłby tamten ciągnik, znaczy tamten header, nie? Co jak gdybym kliknął kombinację i wyskoczyłby tamten, a tamtego w ogóle nie ma. No to też trochę tak słabo, nie? Nie wiem, kto robił ten modzik, ale no w sumie warto było, żeby to po prostu poprawić, nie? Bo to bardzo wprowadza w błąd, zobaczcie, na równy leci 12, a pod górkę się ledwo toczy 3, nie? No tak, tak, ja wiem, że żartujecie z tym wróceniem. Ale no, ale na słabo trochę, nie? Sobiutko. Okej. Okay. Zagadamy z Dan Kusa, może on jeszcze go trochę poprawi lekutko. Okej. Okay. Janko zumie takie rzeczy. Chyba, nie? On to umie, czy nie umie? Umie chyba. W ogóle tak to śmieszka to nie jest co ścieżki technologiczne, tylko po prostu to jest farming, nie? Jak to zostało. No i patrz, teraz strona się 12. No jajka. No ale trudno. Niech będzie tak. Ale mam lepszy silnik w komanie, wiesz? Mam najlepszy silnik jaki może być. Ewentualnie może też się po prostu zmienić. No dobra, mniejsza o to. Co będę gadał o jakichś technikaliach, to się załatwi poza odcinkiem i tyle, nie? Na kolejnych dniach będzie komań działał jak to lala, przynajmniej tak mam taką nadzieję, nie? No, ale header też trochę zwolnimy do tej dyszki, jak już będzie działał normalnie, nie? Bo póki co tak trochę widzicie działa to średnio. Ale to jest najmniejszy problem. Jak ci idzie, Krzysiu, wapnowanie? A, bardzo dobrze. Tak dobrze aż skończyłem, wiesz, w tym momencie. Tak? Skończyłeś? No. O, a wziąłbyś teraz tego? Czego? Proszę ciebie, masek mi podjechał? A, mogę podjechać, oczywiście. Ja się dziwię, czemu on tak... Poczekaj, ja muszę to sprawdzić. M3570. Czy na pewno to jest ten komek, który ja powinienem mieć? Aha! Co? Coś mi było na nic! Już wiem co! Kupiliśmy kombajn M36, a ja jeździłem M35. Dobra, nieważne, mamy nowy silnik. Teraz powinno iść lepiej. Ej, ale serio, miałem teraz takiego... What the fucka. No i teraz idzie! Dobra, Jankus niepotrzebny. No panie! Teraz to tak! No! Jezu, już myślałem, że biednego Danielka będę miał targać po tych giancach i torach. A po prostu i ten silnik był, ale... Nie wiem, co się stało w takim razie, bo przecież kupiliśmy normalnie, nie? 12 lecek coś, nie? Ja wiem, troszkę nierealnie z tym 12 na godzinę, ale to wiecie.
to nie jest jakaś tam realna seria. Tym bardziej, że chcemy też jakoś mieć lekko taką, no, ten progres, nie, wydajnościowy, że też się to jeździło i w ogóle. No spoko. Co, dzisiaj cały odcinek rzeźbi będzie, chociaż nie wiem, no, z 20 minut odcinka. A ja tu w sumie nic nawet nie przejechałem. Tak za bardzo. Dobra, pojedziemy teraz drugą stronę, okej? Okay? Jak ja muszę się wykręcić? W sensie drogą, ja... O, czekaj, wysypieć się do końca. Mhm. Okej. Okay. Zaraz sobie podjedziemy przez tą drogę, to nie? Zresztą zagajnik. No, no, widzisz? Ale jaja. Ale idzie, już jest zagajnik. O! No ale jedzie. Chciałem tak obok ciebie jeździć? Nie, no nie, stań sobie gdzieś na razie, wiesz. No nie ma sensu, żebyś jeździł. Jestem ciekaw, czy mogę sprawdzić w konfiguracjach, ile on ma full zbiornika. Chyba, że to byś tak był handy i sprawdziłbyś, ile ma konfiguracja M3640. Dobrze, można sprawdzić. Combine. Ja wiem, pytasz, a wiesz, wiem o tym oczywiście, wiem. M-Series, tak, nam to trzeba jest. Było coś trochę lekko pod rozwój, nie? Więc kupiliśmy sobie taki kombajn i zobacz, no, według mnie pasuje ten header tego kombajnu. Bo tam był 4,2, ale mieliśmy przecież klasa tamtego 5,5, nie? Czy 5,2 nawet, jakoś tak. M36.40, tak? No, i ile ma to pojemności? 6300 litrów. Okej, okay, a ile miał ten klas nasz poprzedni? Klas? No, ten Dominator. 105 to był Dominator, tak? Tak, 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 no. 6,5. Jak 6,5? No, klas Dominator 105, 6,5 tysiąca. Litrów? Tak. Aha. No, czyli 200 litrów mniej mamy teraz w tym momencie. No chyba, bo tu nie ma innego klasa, czy jest. Lipa. Co się zbiornik to spawać za niego? Nie no, ale mam większy header i szybciej jeździ, nie? Mniejszy zbiornik. Nie no, header większy i mniejszy zbiornik, no to trochę tak... O kurde. No trudno, trudno się mówi. Nie no, wiecie, no potrzebować być czegoś nowego takiego, ale też nie do końca... że coś się tam tłumaczył, no kurde, no wiecie dlaczego tak jest, nie? Rozwój serii musi być, przecież nie kupimy nagle tego... klasa jako potem, nie? Znaczy na teraz, abyśmy mieli wcześniej tego Deutscha. Bo siatka myślę, że było spoko z Vistui na tamtego klasa, a teraz z klasa na Deutscha, nie? Tak raczej myślę, że to jest dobrą stronę idziemy, nie? Ale Biskit mieć rację z tym silnikiem, za mały silnik po prostu był, nie? Ale dobra, już sobie jakoś tam radzimy, więc nawet nie jest tak źle. Tylko faktycznie, że jednak sobie wezmę ten koszenie na 10 km, nie? To już na koniec odcinek wam przestawię, żeby nie było problemu. I będzie, myślę, spoczko wszystko. Agro Shiny Games, pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś tutaj z nami. Pozdro, pozdro. Tak, nagrywam teraz odcinek, właśnie tak. Właśnie tak, nagrywamy. Dobra. Powiedz mi tam. Ale sobie stoisz. Wiesz, sam to zrobię jeszcze przez dookoła, w drugą stronę. Nie wiem, co tam się zmieszcza, ale ktoś może nam poprzeczniaka, byśmy się wysypali, nie? Spoko. Bo jeszcze chciałem zrobić chociaż takie coś, żeby zestawem zjechać na chatę, nie? Ale chyba wątpię, że się uda. Ja wątpię, mimo że dużo sypie, to i tak chyba nie zdążę na odcinku tego zrobić. No. Najgorsze jest ta prasa do wyboru, kurde. No chyba jednak siądzie nam tam do włoską, nie? Chyba nie, ja. Nie ma innej opcji. Za bardzo, nie ma innej w ogóle alternatywy, żeby jakąś inną kupić prasę, nie? No ale trudno. Mhm. Fajnie to idzie. Fajnie, fajnie. Co tam? A w porządku. Skąd taki mod na słomę i takie równe zboże? Zboże równe jest w mapie, a słoma to jest tekstura zmieniona po prostu. Żaden mod. Wszystko, reszta jest... Wszystko już wydane w sumie, nie? Bo mapa właśnie ta kolonia ma wbudowane to. Takie tekstury i w ogóle. A reszta to wiesz. No mógłbyś tutaj nie to pojechać, wiesz jakbyś mógł. Podjechać ci no, mistake'em mówisz? Okay. No, 55% mam, więc git. A jak tam masz w ogóle na przyczepie? Ja 56% na jednej przyczepie. A w tonach ile to by było? 10 ton. 10 ton, to jeszcze 18, żeby zapełnić. No to ja mam tu w sumie teraz 6. No to ten. Może być to z tego... Ale to leci szybko, kurde.
I nie trzymaj się, jak poram. O, mam fulla już. No, o, 6300, chyba 6,5 jest. No to ciekawostka. What ciekawostka. Siema, zresztą kawałem. Na work in progress, proszę za tam wejść, zapraszam. Tam wszystko jest. Dobra, ruszamy, nie? W biegu wspijamy się. Dobrze. O! Ciężko ma pod górkę z tymi dwiema szczypami coś. Bo właśnie szkoda, że grasz na automacie, nie? No. To jest trochę lipa właśnie, bo on biegi zmienia strasznie długo, tak by sobie zarzucił jakiś bieg docelowy i byłoby spoko, nie? Aha, się zatrzymał jeszcze, no czemu fajnie. Czemu się zatrzymujesz? No sam się zatrzymał, nie wiem, rzuciłem mu tym pomatą, on się zatrzymał, zajebiście. To nie jest ten pomat, tylko dawaj taką, nie? To już bez sensu było. I tu zatrzymał mi się jak coś, nie? Przy zagajniku. Dobra, to ja się dosypię do końca. Zrobię jeszcze kółeczko. No, no kurde, jednak chciał zrobić cały ten zestaw, zasypać, nie? I się na chatę wrócić. O, w sumie jakbyś ty chciał, w sumie, dobry pomysł. Mi się 8% na pierwszym szczepie, jakby. Dobra. Co. Jakbyś chciał, to możesz pojechać teraz po 16 i przywieźć na łąkę jeszcze raz, wiesz? To byśmy na rozumie turkę sobie potem strzelili po odcinku. Okej. No, jak tak na razie nie ma co robić, to możesz tam schodzić, nie? To coś, to w sumie dwa zbiorniki tutaj, niecałe, i będziemy mieli full zestaw. Widziałem konistyczny, no i ktoś mnie ubiegł, nie? Bo ja chciałem wam save'a wydać, fajnego, z tego osadzonego w długach. Żebyście mieli mój save'ik, ale jak ktoś wam wydał już taką podróbę, no to, to grać na podróbie, już nie będę wydawał tego, nie? Szkoda, że na kolonii wydali. Na kolonii będzie zaraz wydany, wiesz. To się muszę wydawać wtedy. To jest trochę gorzej, bo ludzie ten nie potrafią trendu wyrównywać tak jak ja to mam, nie? No. I już jest trochę trudniej, nie? A tam, że wiesz, robisz prosto, to prosto, nie? Takie chamstwo trochę na tym pobieram? A ja mam w dupie, czy chamstwo, czy nie chamstwo, tylko to jest dla was, nie? No grajcie sobie już na tym. Jak ktoś to wyda, to nie, to sobie grajcie, tylko właśnie ja chciałem wydać gdzieś tam też jakiś odcinek konkretny, ten saving, bo jeszcze sporo tam brakuje, nie? Ja sobie zrobiłem ten właśnie osadzonego w długach w taki sposób, ten save skonstruowany został, że tam jeszcze jest dużo miejsca pod coś, co jeszcze tam nie ma, a powinno być, tylko na to trzeba zarobić pieniądze, nie? Tak samo jakbym wydałbym save'a po prostu z kolonii, gdzie mam ustawione obory, nie? Więc tak słabo trochę, że ten, że to tak wydają, no ale jak chcecie, znaczy jak ktoś chce, to coś się robi, nie? Więc fajnie, znaczy odcinek zrobił tak ponad 20 kawa viewsów, nie tam chyba 21 tysięcy nawet z tego co mi się wydaje. 20 na pewno przekroczę spokojnie. Więc myślę, że może być 21. No to komuś się chyba gospo spodobało, nie? No i jak ktoś nie rozkminiał budowy gospy sam, no to se no, kopiuje. Ale dobra, ja tak nic nie mam, nie? Jest wydany, to grajcie się jeszcze, nie? Może za kilka lat ten chłop będzie zarobistym mapmakerem. Ej, panie, co pan tu tutaj nie... łazisz? Kamera, akcja! Czy prawie gdzieś tam? O, jest. Stoi na tym. To my zrobimy sobie miniaturkę robiska i za chwilę do was wracamy, nie? Dobra, no to wracamy z powrotem. Trochę ta miniaturka potrwała jednak, ale... Myślę, że tak efekt będzie, no warto robić na miniaturkę, kurczę, bo tak, wiecie, ja zawsze wychodzę z tego założenia, że na miniaturkę trzeba trochę czasu poświęcić, nawet na odcinku najlepiej, bo potem nie chce mi się tego robić poza odcinkiem, wiecie, te marzymy nagrywamy kilka odcinków pod rząd, więc cofanie save'ów to po prostu jakaś katorga i durnota według mnie, totalna, dlatego właśnie robimy to na odcinku, a przy okazji macie też prace, które na odcinku są wykonane, więc nie jest to jakby nie było clickbait żaden, no i też przy okazji też, dlaczego taką zwracam uwagę na tą miniaturkę, nie? No bo jak miniaturka jest słaba, to nikt wam nawet ten film właśnie nie wejdzie, nie? Więc jakbym dobry, nie wiem, z dobrym pomysłem na odcinek, nie wiem, z czymś tam, z burzeniem ścian albo z czegoś jeszcze, takim czymś fajnym, nowoczesnym, znaczy innowacyjnym może w farmingu, to nikt do tego nie wejdzie, jeżeli ja tego nie pokażę na miniaturce, nie? Dlatego właśnie warto jest, żeby takie rzeczy pokazywać i dlatego też tak się bardzo nad tym miniaturkami spuszczam, bo to no rzeczy jednak są, co by nie było ważne jest, nie? Czekajcie, to tylko tak wjadę. O, spoko. Ile jeszcze live'a? No, live'ik będzie tak 22 pewnie, nie? Jeszcze plus minus, więc my tutaj sobie dokończymy ten odcinek i pewnie coś to byśmy kończyli, nie? Ale jak ktoś live'ik, to normalnie jutro jest na Twitchu dostępny, także wpadajcie śmiało jutro dalsze nasze wzmagania na podwórku.
Można troszkę na osadzie pogramy wcześniej. No, właśnie pewnie tak, bo palę trochę streama wcześniej niż dzisiaj. Więc jeszcze się sporo pewnie rzeczy podzieje. Okej. W sumie też możesz 16 zjechać na chatę, nie? W takim razie. No. jak już ten, no, w sumie tak. Nie to rozrywa na to. To dzięki, sorry, tak cię, wiesz. Że tak latasz. Ja. Mogłem tam ssać drzewa ciąć po tej wiacie, a nie. No. No, bez kitu. Ej, to wygląda jak ścieżki technologiczne, kurczę, to nie jest, nie? Po prostu tam się źle wysiało na GPS-ie siewnikiem. Znaczy, spodziewam się przez to, że najpierw sialiśmy siewnikiem Isariu, a potem dokończałem siać siewnikiem tym agromaszem, nie? Albo odwrotnie. I dlatego tak wyszło właśnie jak teraz, nie? Że takie, trochę takie paski. W pewnym momencie chyba zorientowałem, że tam coś nie pasuje i żeśmy poprawili to, nie? Mhm. Fajnie, nie wiem jak wam, ale mi się fest podoba ten John Deere, nie? Znaczy John Deere, ten Deutsch Fahrt. John Deere. Ty może jakbyś miał jakiegoś kiedyś John Deere'a, co ty sądzisz? Można. M4 ma koni? 150. Albo 140? Ile ma koni? 140 chyba, nie? No, 150 chyba masy, nie? Nie wiem, myślę, że 140 może mieć, bo 155 ma chyba 16. A on nie był aż tak blisko 16. 16 była mocniejsza od niego. Wyglądał to trochę koni, nie? Więc zdaje mi się, że chyba jest 15 koni słabszy od 16. Co 35 ma? No to ten pewnie ma 140 tutaj u nas, no. 150 na pewno nie ma w takim razie. Chciałbyś trochę pokosić może? Mogę. To dawaj. A tu zaraz cię wrzucę. Żebyś sobie podziałał. Okej, okay, a sobie wsiądę do MF-a. Mhm. I podjedziemy sobie, zaraz znowu się wysypiemy. Wszystko. A, nie wysypiemy za bardzo, znaczy podjedziemy sobie tylko na chatę, bo nie wysypiemy, bo tam trzeba cofać przecież. Tam, a, tu już biegi powymieniane na A. Zresztą to dam na C w sumie. 3C będzie git. Już full masz? No. O, masz teraz. 100%. Dobra, nie się wysypię. Może jakoś zmienimy sobie. Aha. No, to 140 koni pewnie ma ten MF u nas, nie? Aż zaraz sobie wiecie cały, żeby nie było, to wam sprawdzę. 140 koni ma, tak jest. 22 godziny robocze prawie nie mamy zrobione. Możesz podjechać śmiało, jak coś. A. Nie musisz stać do końca, nie? Okej, okay, czekaj. Już się dosypię. Prawie sobie mam, nie? Jak się dosypię, no. Dobra, dzięki, mam setkę. Ale spoko. Pojadę sobie akurat tutaj naokoło, wiecie, zapinia, bo tam tu się nie zmieści z przepami, z przepami pełnymi jeszcze. No i siedzieć, śmiało. Ja to sobie zawinę. O, jakoś tak trochę wyżej sobie siądę, żeby lepiej widać. No i co, 28 ton. Powiem ci, coraz lepsza wydajność już z tego, nie? Kiedyś to było na jeden sezon tyle kosiłem, a teraz... Teraz z innego pola. No i fajnie, kurczę, taki właśnie rozum mi się podoba. Można trochę się pobawić. Zawsze w to. No i fajnie. Więc co, w kolejnych odcinkach myślę, że zobaczycie już jakiś fajny progresik na gospodarce. Na pewno będzie stał już silos ten nowy, zbudowany, właśnie wymurowany. Oraz coś tu będzie powstawało chyba, albo już powstanie też. W tym miejscu. Ale nie, to chyba będzie powstało dopiero, tak mi się wydaje. No. No na pewno. Także dobra. Ja sobie na razie stanę w tym miejscu. Jak jeszcze poczekam na Krzycha, może ty już tam kończysz, czy jeszcze zostało ci trochę? No ostatni przejazd. A, okej. Okay. W sumie stanę tam nie kończę, bo i tak trzeba będzie iść do tego. Gdzie? Do headeru podczepić się, nie? Do wózka na header. No. No i koniec. Ale tam idzie. No elegancko, pole położone, nie? Dobra, ludzka, no. Więc słuchajcie, dziękuję za odcinek. Bardzo miło, żeście byli. Możecie coś zatrzymać jeszcze? Tak ten? To miał fajny kadę, no. O. Elegancko. Dobra. Stań sobie koło Deutscha i będzie dokończyć. Więc słuchajcie, dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Padać na kolejne odcinki z serii Podwórko Konisty. Nie tylko, bo jeszcze jest osadzony w długach, na którego też was zapraszam. Także dzięki za odcinek. Do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Krzysiek oczywiście i widzowie. Pa, pa. Siemano.